Bardzo dziękuję. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, bardzo ubolewam, że Pan Minister Budzanowski opuścił salę. Jak rozumiem, obowiązki Pana Ministra wzywają. Panie Ministrze, zdaję sobie sprawę z sytuacji, z zewnętrznych uwarunkowań, jakie towarzyszą ograniczaniu wydobycia węgla kamiennego, brunatnego w Polsce w kontekście uwarunkowań krajów OECD. Zdaję sobie sprawę z kontekstu europejskiego. Myślę tutaj przede wszystkim o pakiecie klimatycznym. Zdaję sobie sprawę z potrzeby dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii elektrycznej. Zdaję sobie wreszcie sprawę z założeń polityki energetycznej państwa polskiego z horyzontem czasu do roku 2030, ale chciałbym się odnieść do innego dokumentu, mianowicie koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju z horyzontem czasu do roku 2030 i odwołać do jednego zapisu, mianowicie zabezpieczenia złóż surowców naturalnych w państwie polskim. Myślę przede wszystkim o węglu brunatnym, o jego złożach w województwie lubuskim, dokładnie w okolicach gmin Brody, Gubin 1, Gubin 2. I chciałbym zapytać pana ministra, czy istnieje szansa na wydobycie tego węgla brunatnego i budowę bloku energetycznego, który zabezpieczyłby interesy państwa polskiego. Pytanie już zostało zadane. Panie pośle, już czas minął. Bardzo proszę. Panie pośle, to jest debata o bardzo określonych zasadach. Panie pośle, proszę. Proszę. Bardzo proszę.